Europy i nie zrobiła rosyjskich porządków tam, gdzie się należy. Więc nasi pradziadowie, prapradziadowie pod szczytymi hasłami wolności podnieśli broń przeciwko cieniężcy. Bo też trzeba wiedzieć, że Mikołaj I, król Polski, ukrócał te wolności, które w Królestwie Polskim były znakomite. Utajnił obrady Sejmu. Podejrzewam, że niektórym posłom by się to dzisiaj też podobało. Zdetronizowano cara jako króla Polski w styczniu 1830 roku, kiedy zapadła ta decyzja o dekolonizacji. Książę Adam Czartoryski, składając podpis na dekolonizacji, powiedział: panowie, zgubiliście Polskę. Ale politycy to robią, co robią zawsze, a żołnierz się musi bić. I oto, szanowni państwo, co to była za armia? Ano była to najbardziej, najnowocześniejsza armia świata wtedy. Najlepiej wyszkolona, bardzo młoda armia, na której czele stali oficerowie z doświadczeniem wojen napoleońskich. Ja, Wojciech Olszański, odtwarzam tu postać generała Zimierskiego Franciszka, który był oficerem napoleońskim. W 16 roku życia wstąpił do insurekcji kościuszkowskiej. Cały czas na wojnie, cały czas na bitwie. Zaliczył San Domingo, zaliczył kampanię włoską, zaliczył wojnę z drugą Polską, czyli wojnę w Rosji, i bitwę narodów zaliczył. I w 1830 roku został mianowany generałem dywizji.